Cześć. Dzisiaj omówimy kolejny wzorzec projektowy. Będzie to fabryka abstrakcyjna, czyli Abstract Factory. I teraz główna różnica między metodą fabryczną a fabryką abstrakcyjną polega na tym, że metoda fabryczna to pojedyncza metoda, a fabryka abstrakcyjna to obiekt. Metoda fabryczna jest tylko metodą. Można ją przesłonić w podklasie, podczas gdy fabryka abstrakcyjna to obiekt, który ma wiele metod fabrycznych. Fabryka abstrakcyjna, w przeciwieństwie do metody fabrycznej, jest odpowiedzialna za tworzenie kilku różnych typów. Teraz, jaki jest cel fabryki abstrakcyjnej? Fabryka abstrakcyjna jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który udostępnia interfejs do tworzenia rodzin powiązanych lub zależnych obiektów bez określania ich konkretnych klas. Czyli pozwala tworzyć rodziny spokrewnionych ze sobą obiektów bez określania ich konkretnych klas. I teraz powiedzmy tak, że piszemy aplikację dla koncernu samochodowego Volkswagen Group, i obecnie nasza aplikacja składa się z następujących klas: sedan, hatchback, kombi i kabriolet. I jest to rodzina spokrewnionych produktów dla konkretnej marki samochodu. I mogą być różne marki w ramach rodziny samochodów. Może być Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche. Czyli mamy rodzinę produktów i ich warianty. I teraz trzeba produkować poszczególne samochody: sedan, hatchback, kombi i kabriolet dla każdej marki w ramach rodziny, czyli dla Volkswagena, dla Audi, dla Skody, dla Porsche. I każda fabryka koncernu produkuje jedną rodzinę, jedną markę samochodów. Sedan zaprojektowany i wyprodukowany w Audi nie pasuje do kombi zaprojektowanego i wyprodukowanego w Skodzie. To są inne rodziny marki samochodów. Ponadto nie chcemy zmieniać istniejącego kodu tylko po to, aby dodać nowy produkt lub rodzinę produktów do programu. Producenci samochodów dość często wypuszczają nowe katalogi i nie chcielibyśmy zmieniać głównej części kodu za każdym razem, gdy tak się stanie. To jak to możemy rozwiązać? Pierwszą rzeczą, jaką proponuje wzorzec projektowy fabryka abstrakcyjna, jest wyraźne określenie interfejsów dla każdego konkretnego produktu z wybranej rodziny, np. sedan, hatchback, kombi, kabriolet. Następnie trzeba sprawić, aby wszystkie warianty produktów były zgodne z tymi interfejsami. Na przykład wszystkie sedany implementują interfejs sedan. Wszystkie hatchbacki muszą implementować interfejs hatchback. Wszystkie kombi implementują interfejs kombi i tak dalej. I kolejnym krokiem jest deklaracja interfejsu fabryka abstrakcyjna, który zawrze listę metod kreacyjnych wszystkich produktów w ramach jednej rodziny. Na przykład create kabriolet, create kombi, create hatchback, create sedan. I metody te muszą zwracać wyłącznie abstrakcyjne typy produktów reprezentowane uprzednio określonymi interfejsami: i sedan, i hatchback, i kombi, i kabriolet. I każda konkretna fabryka odpowiada konkretnemu wariantowi produktu, konkretnej marce produkowanych samochodów. A co z poszczególnymi wariantami produktów? Dla każdego wariantu rodziny produktów tworzymy osobną klasę fabryczną na podstawie interfejsu fabryka abstrakcyjna. Klasa fabryczna to taka klasa, która zwraca produkty danego rodzaju. Fabryka Audi może zwracać wyłącznie obiekty Audi sedan, Audi hatchback, Audi kombi oraz Audi kabriolet. I kod kliencki będzie korzystał właśnie z tych fabryk oraz produktów za pośrednictwem ich interfejsów abstrakcyjnych. Dzięki temu będzie można zmieniać typ fabryki przekazywanej kodowi klienckiemu oraz zmieniać wariant produktu, jaki otrzyma kod kliencki. I to wszystko bez ryzyka popsucia samego kodu klienckiego. Klienta nie powinno obchodzić to, z jaką konkretnie klasą fabryczną ma do czynienia. Załóżmy, że klient potrzebuje fabrykę do stworzenia sedana.
Klient nie powinien być świadom klasy tej fabryki, ani martwić się o rodzaj sedana, z jakim przyjdzie mu pracować. Czy będzie to sedan Audi, czy też sedan Skody. Klient powinien traktować wszystkie sedany w taki sam sposób, za pośrednictwem interfejsu abstrakcyjnego iSedan. Dzięki temu podejściu klient wie tylko tyle, że sedan implementuje jakąś konkretną metodę, jakąś konkretną funkcjonalność. Ponadto, niezależnie od wariantu zwracanego sedana, zawsze będą one pasowały do hatchbacka, kombi lub kabrioleta, jakie produkuje dany obiekt fabryczny. Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze jedna sprawa. Jeśli klient ma do czynienia wyłącznie z interfejsami abstrakcyjnymi, to kto właściwie tworzy te rzeczywiste obiekty fabryczne? No, na ogół aplikacja tworzy konkretny obiekt fabryczny na etapie inicjalizacji. Tuż przed tym wybiera stosowny typ fabryki, zależnie na przykład od konfiguracji lub środowiska. Fabryka abstrakcyjna definiuje interfejs służący tworzeniu poszczególnych produktów, ale pozostawia faktyczne tworzenie produktów konkretnym klasom fabrycznym. Każdy typ fabryki odpowiada jednemu z wariantów produktu. Ten wzorzec można łatwo rozpoznać na podstawie metod zwracających obiekt fabryczny, który potem służy tworzeniu konkretnych podkomponentów. To teraz zrealizujmy sobie przykładową implementację Visual Studio. Dobrze, jesteśmy w Visual Studio i teraz omówimy sobie krok po kroku taką przykładową implementację wzorca fabryka abstrakcyjna. I teraz tak. Każdy produkt z rodziny produktów, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, powinien mieć interfejs bazowy. I wszystkie warianty produktu muszą implementować ten interfejs. Właściwa interakcja jest możliwa tylko między produktami tego samego wariantu. No to teraz dodajmy sobie taki interfejs bazowy dla hatchbacka. Ja sobie tutaj stworzyłem katalogi dla fabryk i dla produktów i w produktach katalogi dla osobnych produktów hatchback, sedan, kombi i kabriolet. No i teraz w katalogu hatchback dodajemy interfejs bazowy dla hatchbacków. I tutaj mamy go już dodany, jest to iAbstract Hatchback, jest to interfejs, który posiada tylko jedną metodę, funkcja z hatchbacka. No i teraz na tej podstawie powinniśmy sobie utworzyć produkty. Produkty są tworzone na podstawie tego bazowego interfejsu i są tworzone przez odpowiednie fabryki. I teraz możemy sobie już stworzyć konkretny produkt, na przykład Audi Hatchback. Mamy Audi Hatchback, implementuje ten interfejs bazowy iAbstract Hatchback. No i tutaj funkcja z hatchbacka zwraca, że to jest metoda zwraca Audi Hatchback. Prosta metoda i tak samo dodaliśmy sobie tutaj jeszcze Skoda Hatchback. To jest również produkt, który implementuje interfejs iAbstract Hatchback. No i mamy nasze pierwsze produkty. I teraz to samo zrobimy dla produktu sedan. Również dodamy interfejs bazowy. Będzie to produkt iAbstract Sedan. Również jest to interfejs bazowy. I tutaj w tym przypadku jest ten interfejs robi swoje. Ma tutaj funkcję with sedan, ale może też współpracować z iAbstract Kombi. No i tutaj dodaliśmy kolejną funkcję z sedana, która współpracuje z Abstract Kombi. No i fabryka abstrakcyjna będzie dbać o to, aby wszystkie tworzone przez nią produkty były tego samego wariantu, a co za tym idzie, były kompatybilne. I oczywiście te produkty będą tworzone przez odpowiednie fabryki. Wariant Audi Sedan może działać poprawnie z wariantem Audi Kombi, gdyż przyjmuje wystąpienie iAbstract Kombi jako argument. No i teraz jak mamy interfejs iAbstract Sedan, no to tak samo sobie dodamy konkretne produkty dla Audi Sedan. Oczywiście dziedziczy po tym interfejsie, no i najprostsza funkcjonalność w środku. I tak samo Skoda Sedan. No i oczywiście jeszcze dodajemy kombi. Najpierw dodajemy interfejs iAbstract Kombi z jedną metodą, funkcja with kombi. No i dodajemy konkretne produkty Audi Kombi, który implementuje ten interfejs i Skoda Kombi, która również implementuje ten interfejs na swój sposób. No i jeszcze dodajemy jeden produkt, kabriolet,
mamy produkt bazowy iAbstract Cabriolet, to jest nasz interfejs. Również tutaj mamy funkcję with Cabriolet, no i konkretne produkty to Audi Cabriolet i Skoda Cabriolet. No i mamy nasze produkty. Mamy cztery interfejsy bazowe: iAbstract Cabriolet, iAbstract Kombi, iAbstract Hatchback i iAbstract Sedan. I na podstawie tych interfejsów bazowych, tych czterech, dla każdego, to daliśmy konkretne produkty. Dla Audi i dla Skody. I mamy Audi Cabriolet, Audi Kombi, Audi Hatchback, Audi Sedan. I tak samo dla Skody. No dobrze, to teraz jak mamy już produkty, to teraz jak już wiemy z teorii, z części teoretycznej, to teraz powinniśmy sobie utworzyć fabrykę abstrakcyjną. iAbstract Factory. I tutaj sobie mamy katalog Factories, czyli fabryki, i tutaj dodajemy nasz interfejs iAbstract Factory. To jest nasza fabryka abstrakcyjna i ta fabryka abstrakcyjna deklaruje zestaw metod, które zwracają różne produkty abstrakcyjne. Produkty te nazywane są rodziną. Produkty jednej rodziny zazwyczaj potrafią ze sobą współpracować. Nasza fabryka ma metodę createCombi, ma zwracać abstrakcyjne kombi, createHatchback ma zwracać abstrakcyjny hatchback i createSedan ma zwracać abstrakcyjny sedan. No i teraz będziemy musieli dodać konkretne fabryki, które będą produkować rodzinę produktów, które należą do danego wariantu. I fabryka gwarantuje, że powstałe produkty są kompatybilne. I teraz dodajemy konkretną fabrykę, Audi Factory. Dodaliśmy konkretną fabrykę. Ta fabryka implementuje ten interfejs. No i implementuje te wszystkie metody, które są w klasie iAbstract Factory. No i teraz widzimy, warto zwrócić na to uwagę, że sygnatura metod fabryki zwracają abstrakcyjny produkt. iAbstract Cabriolet, iAbstract Kombi. Podczas gdy wewnątrz metody powstaje już konkretny produkt. Audi Cabriolet, Audi Kombi. Dobrze, no to tutaj dodaliśmy fabrykę dla naszego Audi, no to dodajemy tak samo fabrykę dla Skody, no i fabryka dla Skody oczywiście zwraca Skody, Skoda Cabriolet, Skoda Kombi, Skoda Hatchback, Skoda Sedan. No i w tym momencie, gdy mamy już nasze produkty, mamy fabryki, które będą tworzyć nasze produkty, no to teraz możemy przejść do kodu klienta i przechodzimy do naszego kodu klienta i tutaj mamy tak. I teraz kod klienta wywołuje metody kreacyjne obiektu fabrycznego zamiast tworzyć produkty bezpośrednio, wywołując konstruktor za pomocą operatora new. I teraz skoro dana fabryka odpowiada jednemu z wariantów produktów, to wszystkie jej produkty będą ze sobą kompatybilne. Kod klienta współpracuje z fabrykami i produktami wyłącznie przez ich abstrakcyjne interfejsy. Dzięki temu jeden klient jest kompatybilny z wieloma różnymi produktami. Wystarczy stworzyć nową, konkretną klasę fabryczną i przekazać ją kodowi klienta. I tak jak tutaj widzimy, tutaj mamy metodę kliencką, client method, i do tej metody przekazujemy tutaj najpierw Audi Factory, a potem Skoda Factory. I ta metoda otrzymuje fabrykę, albo Audi Factory, albo Skoda Factory, najpierw Audi, potem Skodę. No i na tej fabryce wywołuje dla tej fabryki, którą otrzymie, wywołuje create cabriolet, create kombi, create hatchback, create sedan. No i potem tutaj jest wywoływane funkcja i z kabrioletu, z kombi, hatchbacka, sedana funkcja. No i ta funkcja, która kooperuje z kombi. No i teraz możemy ten kod klienta uruchomić w klasie program. No to robimy new client i wywołujemy metodę main, czyli ta metoda main. No i metoda main wywołuje kod klienta. Tak jak powiedziałem, przekazuje odpowiednio jedną fabrykę, potem drugą. No i każda fabryka tworzy swoje samochody i wywołuje metody dla każdego samochodu. No to możemy zobaczyć wynik działania. Uruchomić aplikację. No i aplikacja została uruchomiona, no i widzimy klient, testowanie kodu klienta z pierwszym typem fabryki, no i metoda zwraca Audi Cabriolet, Audi Hatchback, Audi Sedan i wynik współpracy Audi Sedan z metoda zwraca Audi Kombi. No i to samo dla Skoda, czyli wszystkie
samochody dla Audi i dla Skody zostały utworzone i nasze fabryki działają prawidłowo. Fabryka abstrakcyjna działa prawidłowo. Możemy to zamknąć. No i teraz jakie jest zastosowanie fabryki abstrakcyjnej? W dobrze zaprojektowanej aplikacji każda klasa ma jedną odpowiedzialność. Powinna mieć przynajmniej jedną odpowiedzialność. Jak głosi zasada pojedynczej odpowiedzialności, SOLID. Gdy zaś klasa ma do czynienia z wieloma typami produktów, powinniśmy zebrać jej metody wytwórcze i umieścić je w osobnej klasie fabrycznej. Fabrykę abstrakcyjną stosujemy, gdy chcemy, aby nasz kod działał na produktach z różnych rodzin, a jednocześnie nie chcemy, aby ściśle zależał od konkretnych klas produktów. Mogą one bowiem być nieznane na wczesnym etapie tworzenia aplikacji, albo chcemy umożliwić naszej aplikacji przyszłą rozszerzalność. Fabryka abstrakcyjna dostarcza interfejs służący tworzeniu obiektów z różnych klas danej rodziny produktów. Jakie są zalety i wady? No jeśli chodzi o zalety, no to fabryka abstrakcyjna jest szczególnie przydatna, gdy klient nie wie dokładnie, jaki typ stworzyć. Klienci manipulują instancjami poprzez swoje abstrakcyjne interfejsy. To kolejna zaleta. Następna, fabryka abstrakcyjna pomaga kontrolować klasy obiektów tworzonych przez aplikację, ponieważ fabryka zabiera w sobie odpowiedzialność za tworzenie obiektów, izoluje klientów od klas implementacyjnych. Następnie zasada pojedynczej odpowiedzialności właśnie. Możemy mieć kod kreacyjny produktu w jednym miejscu w programie, ułatwiając tym samym późniejsze utrzymanie kodu. Zasada otwarte-zamknięte, możemy wprowadzać nowe warianty produktów bez psucia istniejącego kodu klienckiego. No bo teraz, żeby wprowadzać nowe produkty, no to dodamy sobie tutaj nowy produkt, stworzymy sobie katalog na przykład van, dodamy sobie interfejs dla vana, no i potem konkretne van dla Audi, van dla Skody. I tak samo możemy sobie wprowadzić całą nową rodzinę, na przykład Ford. I tutaj zaimplementować Ford Cabriolet, Ford Kombi, Ford Hatchback i Ford Sedan. I zapobiegamy ścisłemu sprzęganiu produktów z kodem klienckim. I kolejna zaleta, gdy stosujemy wzorzec fabryki abstrakcyjnej, mamy pewność, że wszystkie produkty są ze sobą kompatybilne. Jeśli chodzi o wady, no obsługa nowych rodzajów produktów wymaga rozszerzenia interfejsu fabryki, co wiąże się ze zmianą klas Abstract Factory i wszystkich jej podklas. No bo jak mamy Abstract Factory, jak chcemy wprowadzić nowy produkt, no to musimy tutaj dodać do tego interfejsu nową metodę. Będzie to na przykład, jak powiedziałem, create van. I ona będzie zwracać iAbstractVan. No i tak samo w każdej fabryce musimy tą metodę zaimplementować. No ale jak wprowadzamy nową rodzinę, no to po prostu tylko sobie dodajemy, że to będzie na przykład Volkswagen Cabriolet. Dodajemy tylko rodzinę produktów. Ale jak wprowadzamy produkt, no to musimy, tak jak powiedziałem, rozszerzyć fabrykę o ten dany produkt. Bo w tej chwili produkujemy kabriolety, kombi, hatchbacki i sedany. Kabriolet, kombi, hatchback, sedan. Jak chcemy dodać nowy produkt, no to dodajemy do niego interfejs, dodajemy do niego implementację, no i rozszerzamy fabryki. A jak chcemy dodać nową rodzinę do już istniejących produktów, to tylko po prostu dodajemy tutaj, że to jest Volkswagen Cabriolet, Volkswagen kombi, Volkswagen hatchback, Volkswagen sedan i wszystko działa. No i jeszcze jeśli chodzi o wady, no to nasz kod może stać się bardziej skomplikowany niż powinien. Wynika to z konieczności dodania nowych interfejsów i klas. Dobrze, to by było wszystko w tym odcinku, jeśli chodzi o Abstract Factory. Przedstawiłem tutaj takie bardzo proste rozwiązanie, bardzo prostą implementację w kodzie. Ale myślę, że ona jest w pełni zrozumiała i wszyscy myślę, że doskonale zrozumią, jak tworzyć te produkty, tworzyć fabryki, fabrykę abstrakcyjną, jak zastosować ten wzorzec fabryka abstrakcyjna. I w następnym odcinku będzie również fabryka abstrakcyjna, ale będzie bardziej
rozbudowany, bardziej praktyczny przykład, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam i dziękuję za ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Hej!